Witam serdecznie z tej strony Piorun Burza Elektryk. Dzisiaj sobie pogadamy o tym, co się stało ostatnio z usługami Microsoftu. A stało się zarąbiście dużo. Najpierw sobie narysujmy. To kółeczko to jest Microsoft. A te wszystkie małe kółeczka to są szpitale, lotniska i inne rządowe różne instytucje. I Microsoft do każdej z nich dostarcza swoje usługi. Office 365, Microsoft Windows Defender, Cloud i tak dalej, i tak dalej. Poczekajcie chwilę. Zapytamy się Gemini. Co było przyczyną globalnej awarii Microsoftu? Globalna awaria Microsoftu, która miała miejsce 19 lipca 2024 roku, została spowodowana przez dwa błędy. Błąd w aktualizacji oprogramowania CrowdStrike Falcon. Błąd ten został wprowadzony przez firmę CrowdStrike, która dostarcza oprogramowanie antywirusowe dla systemu Windows. Błąd powodował awarię systemu operacyjnego na urządzeniach z systemem Windows. Problem z usługami chmurowymi Azure. Microsoft również doświadczył problemów z usługami chmurowymi Azure, co dodatkowo pogorszyło sytuację. Awaria spowodowała przerwy w działaniu wielu usług Microsoftu, w tym Microsoft 365, Azure, Xbox Live, Windows Store. Problemy dotknęły użytkowników na całym świecie i spowodowały przerwy w działaniu wielu firm i organizacji. Microsoft i CrowdStrike pracowały nad rozwiązaniem problemu i usługi zostały przywrócone w ciągu kilku godzin. Podsumowanie. Awaria została spowodowana przez błąd w aktualizacji oprogramowania CrowdStrike Falcon i problem z usługami chmurowymi Azure. Dotknęła użytkowników na całym świecie i spowodowała przerwy w działaniu wielu firm i organizacji. Usługi zostały przywrócone w ciągu kilku godzin. Więc widzicie, to była przyczyna tej katastrofy, jak to nazwę. I to jest właśnie nasz Microsoft, dostawca Windowsa, który dostarcza wszystkie usługi swoje wszystkim tym podmiotom. A teraz wam pokażę, jak to działa w Linuxie, a tu jest bajka. Nowy obraz pusty. I już wam mówię, w Linuxie to działa tak. Weźmiemy sobie troszkę inaczej. Tym razem. Aha. O, rozumiem. Okej. Okay. Dobra. Tu mamy... Te małe kółeczka, które rysuję, to są właśnie użytkownicy Linuxa, różne firmy i tak dalej, jak szpitale, urzędy, placówki policji, straż pożarna i tak dalej. No i co jest najfajniejsze? Te wielkie koła, które rysuję, to są dostawcy usług w Linuxie. I tu nie ma, że jest jeden, tylko tych dostawców usług może być nawet parę dziesiąt tysięcy. I oni nie dość, że pomiędzy sobą są powiązani, że dostarczają nawet pomiędzy sobą usługi. O. Proszę bardzo. Oni nie dość, że dostarczają, jak ja to widzę, według siebie,
dostarczają według siebie nie tylko usługi, to jeszcze dostarczają wszystkim te usługi. Więc dajmy na to hipotetycznie, jeżeli jeden dostawca padnie, to inni dalej dostarczają te same usługi. Widzicie, o co mi chodzi? Na pewno widzicie. I tu mamy innych użytkowników i firmy, które dalej dostają te same usługi od tych wszystkich dostawców. I to jest w Linuxie fajne. Linux. To jest właśnie fajne, że nie mamy jednego dostawcy jak Microsoft, który dostarcza wszystko na całym świecie, a w Linuxie tych dostawców może być nawet parę dziesiąt tysięcy. Więc jeżeli jeden padnie, bo coś mu się stanie z serwerami, to dalej inni dostarczają te same usługi. O to mi chodzi. Microsoft jest jeden, ma monopol na wszystko, a w Linuxie nie ma czegoś takiego. Jest wielu dostawców oprogramowania, usług i programów. Więc według mnie to jest wyjaśnienie wszystkiego. Powiem wam szczerze. Według mnie sprawa jest rozwiązana. O, i teraz ktoś zaraz się wylezie pod moim filmem i napisze: zajebiście, rok Linuxa, dzień Linuxa, jeba Windowsiarzy. No nie, tak nie możemy się bawić, bo tym samym nakręcamy dalszą spiralę nienawiści. To, co się stało obecnie na świecie, to jest katastrofa według mnie. Do tego nawet nie powinno dojść. Głowy na pewno polecą. Tylko ciekawe, czyje? Czy Microsoftu? Czy firmy, która dostarczała oprogramowanie zabezpieczające? To jest kurde pytanie. Według prawa amerykańskiego Microsoft będzie musiał, jak to się mówi, ujawnić, co było dokładnym przyczyną awarii. Tylko powiem szczerze, jestem ciekaw, czy oni to zrobią. Bo już wiele razy Microsoft pewne rzeczy zatajał. I tyle. No. Więc tutaj uprzedzam i powtarzam się jeszcze raz. To, co się stało na świecie, to nie jest okazją, żeby powiedzieć: jeb Windowsiarzy, ha, i chuj wam. No. Nie. Z powodu tej katastrofy nie możemy rzucać się z pięściami na siebie. Bo jeden powie: o, rok Linuxa i teraz kur... zobaczą! Jebać Windows! No nie, tak nie możemy się bawić. Ludzie, zrozumcie, że ja stoję pomiędzy Linuxiarzami a Windowsiarzami. I staram się tłumaczyć to wszystko tak, żeby jedni i drudzy to pojęli, że to, że Windows się posypał, bo mu się noga potknęła i wyjebał się na ryj, to nie oznacza, że teraz my jako użytkownicy Linuxa będziemy z tego powodu szampany otwierać i tak dalej. Nie! To, co się stało na świecie, to jest po prostu przykra sytuacja i współczuję wszystkim. Jeszcze raz powtarzam, współczuję bardzo i jest mi przykro, że ci wszyscy ludzie musieli czekać na lotniskach wiele godzin. Kij tam, jeżeli lecieliście na wakacje, ale powrót do domu to jest katastrofa. A jeszcze w takiej sytuacji, to naprawdę współczuję wszystkim, którzy musieli to przeżyć. I ten film robię po to, żeby nikt nie powiedział, że ja się tematem nie zainteresowałem, bo śledziłem temat od początku. Pierwszy na ten temat wypowiadał się Bartosz z kanału Świat Linuxa. Następnie ja zrobiłem na ten temat film. A dopiero potem wszyscy polecieli. No. Powiem wam szczerze, że ten film nie ma na celu
nakręcania spirali nienawiści na użytkowników Linuxa, jednocześnie użytkowników Linuxa na użytkowników Windowsa. My powinniśmy jako użytkownicy dwóch systemów wymieniać się informacjami i doświadczeniem, a nie się bić, bo jesteśmy poróżnieni, albo ja korzystam z Linuxa, to jestem lepszy, frajer. A ja korzystam z Windowsa i chuj... No, przepraszam za słownictwo, ale tak to mniej więcej działa. To, że ja działam na Linuxie, to nie oznacza, że wyzywam osoby korzystające na Windowsie. Ja zawsze mówię, jeżeli masz problemy z Windowsem, spróbuj na Linuxie. Jeżeli masz problemy z Linuxem, spróbuj na Windowsie. Ja nie zmuszam nikogo, żeby był tylko na Windowsie czy na Linuxie. Nie, każdy ma prawo do wyboru. Tylko od was zależy, co wybierzecie. Ja staram się przekonywać ludzi, że jest alternatywa poza Windowsem. Nazywa to się Linux. Wielokrotnie na swoich filmach na kanale udowodniłem, że na Linuxie nie da się grać, oglądać filmy, słuchać muzyki i nie tylko. To wszystko działa. Tylko od was zależy, jak do tego podejdziecie. To jest prawdziwe moje słowo. Zależy, jak do tego podejdziecie. Bo można podejść na psychopatę i tyle. To jest mój system operacyjny Linux Mint, ale silnikiem napędowym jest Debian tutaj. I to jest mój procesor Ryzen 5 5600G. Mam tutaj 32 giga RAMu i gitara. Wygenerujemy sobie informacje o systemie. Zobaczymy, co wyskoczy. Trochę chwilę to zajmie. Proszę bardzo, macie wszystko. Proszę bardzo. Płyta główna MSI B550 Tomahawk. Macie tu wszystko informacje o systemie moim. Są bardzo długie. Nawet Bluetooth. Intel AX200. Ten sprzęt na Debianie chodzi zajebiście. Słowo klucz. Zajebiście. Proszę bardzo. System, machine, CPU, graphics, audio, network, Bluetooth, device, partition, snap, sensors, reports, info. Więc powiem wam naprawdę szczerze, że ja nie mam się o co martwić. Ten sprzęt mój chodzi zajebiście, bez problemów i tak dalej. Ale to nie oznacza, że będę wyzywał użytkowników Windowsa, bo tak mi się chce. Mój brat korzysta z Windowsa 11 i na moim kanale jest film, w którym pokazywałem, jak wykonałem kompleksowe zabezpieczenie systemu przed śledzeniem, podsłuchiwaniem i Bóg wie czym jeszcze. A to, że się Windows srach, to inna kwestia. I co zamykałem ten program do indeksowania, to on się sam uruchamiał. I zadałem pytanie wtedy pod filmem, a nawet w trakcie filmu, niech mi ktoś z użytkowników Windowsa odpowie, jakim prawem usługa może się sama aktywować, gdy jest dezaktywowana. Do tej pory nikt nie odpowiedział. No. Więc ja uważam temat globalnej awarii Microsoftu za zamknięty, moi mili. Za zamknięty. A zapiszemy sobie w obrazach. O. No i dobra. A tu mamy Microsoft.
Tak wygląda Microsoft. To jest Microsoft, właśnie usługi Azure, Store i tak dalej. Czyli sklep, usługi chmurowe i wszystko. I Microsoft wszystko wszystkim na całym świecie oferuje. On jest jeden. Więc jak coś się u nich wyjebie, wykolei, no to sorry bardzo, ale cały świat kwiczy jak świnia w chlewie. A w Windowsie jak się wywali jeden dostawca usług i tak dalej, no to reszta dalej działa i dostarcza. O to mi chodzi. To powinno działać na zasadzie naczyń połączonych, że powinny powstać firmy, które powinny właśnie oferować te same usługi Microsoftu. Tylko że Microsoft ma monopol. On chce być jeden, jedyny na całym cholera świecie i będzie tylko jeden. No sorry, no. W ten sposób to nie działa. Sami ostatnio zobaczyliście. Pozdrawiam serdecznie. I życzę wam dobrej nocy.